Niemal każdy polski i zagraniczny artysta muzyczny ma na swoim koncie co najmniej jeden teledysk. Są takie, których produkcja wymaga gigantycznego budżetu, jak na przykład teledysk do utworu Scream w wykonaniu Michaela Jacksona, który kosztował aż 7 milionów dolarów. Ale wielkie pieniądze, jak głosi stare powiedzenie, to nie wszystko. Liczy się pomysł, dobry scenariusz i montaż. Jak pokazała pierwsza edycja Kaszubskiego Festiwalu Wideoklipów w 2010 roku, o interesujące pomysły i zdolności nie trudno. Strasznie mi się ten pomysł podoba. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że coś takiego, że na taki pomysł wpadliście Państwo i że coś takiego powstało, że powstały teledyski. Pierwszą lokalną stacją telewizyjną, która cyklicznie zaczęła tworzyć wideoklipy do kaszubskich utworów, jest właśnie Telewizja Kaszuby. Stąd też pomysł na zrealizowanie Kaszubskiego Festiwalu Wideoklipów. Ma on charakter dwuletni i właśnie 30 czerwca w Kościerzynie odbędzie się finałowa gala drugiej edycji. Teledyski mogą zgłaszać wokaliści, zespoły muzyczne, producenci muzyczni oraz filmowi i placówki kulturalne. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 wideoklipy. Teledyski muszą być dostarczone na nośniku DVD w 3 formatach: AVI, MPG, MP3 utworu wykorzystywanego w ścieżce dźwiękowej klipu. Wraz z nośnikiem DVD należy dostarczyć prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.festiwal.telewizjakaszuby.pl. Nośnik powinien być oznaczony tytułem utworu, imieniem i nazwiskiem autora wideoklipu oraz wykonawcy utworu. Klipy zgłaszać można osobiście lub drogą pocztową do 12 czerwca bieżącego roku pod adres Telewizja Kaszuby, ulica Sobieskiego 225 Wejherowo.